Jak długo zamierzasz czekać, zanim zażądasz dla siebie tego, co najlepsze? Chcesz wiedzieć, kim jesteś? Nie pytaj, działaj. Akcja nakreśli i zdefiniuje ciebie. Dobrze jest stać przed świtem, ponieważ takie nawyki przyczyniają się do zdrowia, bogactwa i mądrości. Nie wyjaśniaj swojej filozofii, wciel się w to. Być zrównoważonym umysłem jest największą cnotą. Samokontrola to siła. Właściwa myśl to mistrzostwo. Spokój to potęga. Ten, kto boi się śmierci, nigdy nie zrobi niczego godnego człowieka, który żyje. To, co mnie napędza, to cele. Woda drąży kamień nie siłą, lecz częstym padaniem. Kiedy nie jesteśmy już w stanie zmienić sytuacji, stajemy przed wyzwaniem, aby zmienić siebie. Żaden wiatr nie jest pomyślny temu, który nie wie, do którego portu płynie. Rzeczy, o których myślisz, determinują jakość twojego umysłu. Pomyśl o swoich wieloletnich latach zwlekania. Jakże bogowie wielokrotnie udzielali wam kolejnych okresów łaski, z których wy nie korzystaliście. Nadszedł czas, aby uświadomić sobie naturę wszechświata, do którego należysz i tej kontrolującej mocy, której potomstwem jesteś. I zrozumieć, że twój czas ma ustalony limit. Wykorzystujcie go zatem, aby posunąć naprzód swoje oświecenie, albo zniknie i nigdy więcej nie będzie w twojej mocy. Siłą umysłu jest bycie niepokonanym. Częściej cierpimy w wyobraźni niż w rzeczywistości. Człowiek podbija świat, podbijając samego siebie. Bądź tolerancyjny wobec innych i surowy wobec siebie. Trudności wzmacniają umysł, tak jak praca wzmacnia ciało. Nie liczy się to, co ci się przydarza, ale to, jak na to reagujesz. Klejnot nie może być wypolerowany bez tarcia, a człowiek udoskonalany bez prób. Nie ma znaczenia, jak wolno jedziesz, o ile się nie zatrzymujesz. Zacznij od robienia tego, co konieczne, potem tego, co jest możliwe i nagle zrobisz niemożliwe. Szczęście twojego życia zależy od jakości twoich myśli. Błądzić jest rzeczą ludzką. Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Uświadom sobie to, a znajdziesz siłę. Cała przyszłość leży w niepewności. Żyj natychmiast. Prawdziwym bohaterem jest ten, kto pokonuje własny gniew i nienawiść. Jesteś mądrym człowiekiem, który nie smuci się z powodu rzeczy, których nie ma, ale raduje się z tych, które ma. Powodem, dla którego mamy dwoje uszu i tylko jedne usta, jest to, żeby słuchać więcej i mówić mniej. Jesteśmy tym, co wielokrotnie robimy. Doskonałość zatem nie jest aktem, ale nawykiem. Bycie spokojnym jest najwyższym osiągnięciem jaźni.
Naucz się być obojętnym na to, co nie ma znaczenia. Bogactwo nie polega na posiadaniu wielkich dóbr, ale na posiadaniu niewielu potrzeb. Gdy nadejdzie nowy dzień, powitaj go jako najlepszy dzień ze wszystkich i uczyń go swoją własnością. Musimy chwytać to, co ucieka. Niewiele potrzeba, aby stworzyć szczęśliwe życie. To wszystko jest w tobie, w twoim sposobie myślenia.